Drodzy żołnierze Polski Niepodległej, panie senatorze, panie pośle, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Jestem harcerzem i uczniem trzeciego liceum ogólnokształcącego. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogę podzielić się z państwem refleksją na temat niepodległości naszej ojczyzny, że mogę mówić przed tak szacownym gronem. Niepodległość i suwerenność ojczyzny to sprawa wyjątkowa dla każdego Polaka. To wartość niezwykła dla tych, którym w życiu nie wystarcza tylko dach nad głową i ciepła woda w kranie. Dla nas Polaków niepodległość jest tym większą wartością, bo okupiona została ofiarą, bohaterstwem, a nawet krwią i życiem naszym rodaków. Wiele trudu włożono w jej odzyskanie i utrzymanie. W naszej historii jest wiele pięknych i chwalebnych kart, ale są też czasy tragiczne. Przyczyn upadku polskiej państwowości pod koniec XVIII wieku było wiele. Bez wątpienia nie bez winy są sami Polacy, ponieważ niektóre warstwy naszego społeczeństwa nie poczuwały się do odpowiedzialności za losy kraju. Ale głównym powodem była zaborczość sąsiadów. Dla absolutystycznych mocarstw Rosji, Prus i Austrii oaza wolności, jaką była ówczesna Polska, była od zawsze solą w oku. Fiaskiem skończyły się też próby utrzymania niepodległości. Chwalebna Konstytucja 3 maja i wojna w jej obronie, czy insurekcja kościuszkowska. Mimo zaborów Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Mieliśmy powstania narodowe, powstanie listopadowe w 1831 roku, czy powstanie styczniowe w 1863 roku. Jednak nie tylko wielcy żołnierze, politycy, bohaterowie, ale też rodzinne domy i kościoły były ostoją polskości. W kościołach głoszono kazania o Polsce, po polsku. Modlono się o zmartwychwstanie kraju. A w domach rodzice i dziadkowie wychowywali dzieci na patriotów. Zachowywali polskość w sercach. I wreszcie nadszedł dziejowy moment dla naszej ojczyzny. Dziejowy moment na odzyskanie wolności. Można mówić o przyczynach politycznych. W 1914 roku do walki stanęli przecież nasi zaborcy. Naszym głównym ciemiężycielem, Imperium Rosyjskim, zachwiała październikowa rewolucja. Ale znów najważniejszą przyczyną było ogromne pragnienie Polaków, by Polska znów była wolna. Było bohaterstwo żołnierzy, walczących na frontach, zdawałoby się, nie swojej wojny. Wierność Bogu i ojczyźnie naszych kapłanów. Czy wreszcie matki i ojcowie, wychowujące dzieci w duchu patriotyzmu, na dobrych obywatelów przyszłej Polski. Czy wreszcie obecność mężów opatrznościowych, wielkich synów naszej ojczyzny. Na przykład marszałek Józef Piłsudski, naczelnik państwa. Przywódca endecji i wybitny dyplomata Roman Dmowski. Artysta i polityk Ignacy Jan Paderewski, dowódca Błękitnej Armii generał Józef Haller, czy wojownik o polskość Śląska Wojciech Korfanty. Często o różnych poglądach na kształt przyszłej Polski, ale połączeni jednym pragnieniem, jednym nadrzędnym pragnieniem, żeby Polska była znów wolna, silna i niepodległa. Kiedy 11 listopada 1918 roku traktat wersalski przyznał Polsce upragnioną niepodległość, wybuchła narodowa euforia, upojenie wolnością, radość spełnionych marzeń przekazywanych przez pokolenia, ale też gotowość do ofiarnej służby naszej ojczyźnie. I choć traktat wersalski przyznawał Polsce niepodległość tylko na obszarze byłego Królestwa Kongresowego, w Polsce natychmiast rozpoczęło się ogromne pragnienie, aby zjednoczone zostały w tej nowej Rzeczpospolitej wszystkie ziemie polskie. Dlatego mieliśmy powstanie wielkopolskie, jedno z niewielu zwycięskich w historii naszej ojczyzny. Czy trzy powstania śląskie, które przyniosły Polsce chociaż fragment tego ważnego terytorium.
Polacy nie tylko niepodległość wywalczyli, ale też, gdy już w roku 1920 napadła na Polskę potężna sowiecka Rosja, mieli pragnienie i siłę, aby tę niepodległość obronić. O zwycięstwo modlono się w kościołach. Do walki ramię w ramię z żołnierzami stawały kobiety i dzieci, na przykład harcerze. Dzięki nim wszystkim z takim trudem wywalczoną niepodległość udało się zachować. A później z wielkim entuzjazmem Polacy budowali drugą Rzeczpospolitą. Nie był to kraj idealny. Miał swoje problemy społeczne i polityczne. Ale zachwycający jest fakt umiejętności połączenia troski o rozwój gospodarczy państwa z dbałością o ideały i jak najlepsze wychowanie przyszłej elity narodu. Przykładem tego wzrostu gospodarczego może być budowa portu w Gdyni czy stworzenie centralnego okręgu przemysłowego. A dbałość o wychowanie młodzieży zaowocowała niezwykłym bohaterstwem obrońców Polski w trakcie wojny obronnej w 1939 roku, niemieckiej okupacji, a wreszcie heroicznej walce żołnierzy wyklętych, którzy nie poddali się komunistycznemu reżimowi przyniesionemu na bagnetach sowieckich. Duch narodu pozwolił Polakom przetrwać w patriotyzmie i umiłowaniu wolności ciężki czas ustroju komunistycznego i wybuchnąć na nowo polską solidarnością. Dziś mamy wolną ojczyznę, nadal nie pozbawioną problemów, ale naszym szczęściem jest współtworzenie jej każdego dnia. Pamięć i modlitwa za tych, którzy byli przed nami, dbałość o własny rozwój, uczciwa nauka i praca to nasz wkład w niepodległość. Każdy powinien wytrwale rozpoznawać swoje zadania, wybudować Polskę silną, dumną i niepodległą. Dziękuję.